To był fragment Wideodromu, horroru z 1983 roku, który łączy tematy body horror i kultury masowej, przedstawiając historię medialnej zarazy, deformującej ciało i umysł. To jest zaś SCP-610, raport na witrynie Fundacji SCP, który opowiada o mięsie, które nienawidzi. Chorobie, która z ludzi tworzy bezkształtne potwory, łączone niekiedy z mitologią kultów sarkickich. Mięso i ciało zawsze odgrywały dużą rolę w tym, czego boi się człowiek. Mięso to my, to co nas otacza i czym się żywimy, więc nic dziwnego, że deformacje i prawdziwa, drastyczna wręcz natura tego, z czym obcujemy na co dzień, nas w jakiś sposób przeraża. A we wszystkim z tej strony Pio, a dziś porozmawiamy sobie trochę o mięsie, które nienawidzi, a także nieco więcej. Raport SCP-610, Mięso, które nienawidzi, powstał nieco ponad dekadę temu, 11 kwietnia 2009 roku, napisany przez autora Neko Chris na witrynie pisarskiej Fundacji SCP. Tytułowa fundacja jest tajną organizacją, zajmującą się przechowywaniem i badaniem wszelakich obiektów anomalnych na całym świecie i Mięso, które nienawidzi, jest jednym z nich. Odkryte zostało w bliżej nieokreślonym czasie w okolicy jeziora Bajkał na południowej Syberii. Wczesne raporty na temat anomalii pochodziły bezpośrednio od rządu rosyjskiego za pośrednictwem nieujawnionych kanałów. Na raporty te składały się głównie doniesienia o zaginięciach rolników, eskalując potem na jednostki policji i agentów rządowych. Wszyscy znikali na zaznaczonym na mapie terenie. Na chwilę obecną jest on odgrodzony siłami fundacji i absolutnie zakazuje się tam wstępu, a ktokolwiek wejdzie w kontakt z organizmem zainfekowanym przez chorobę SCP-610 należy uznać za straconego i spopielić. SCP-610, jak już się domyślacie, to zakaźna choroba skóry. Na początku występuje wysypka, swąd i większa wrażliwość skóry, a następnie całe ciało zaczyna pochłaniać tkanka bliznowata i mięsiste narośle. Wysokie temperatury spowalniają rozprzestrzenianie się infekcji, ale nie znamy sposobu na jej całkowite zatrzymanie. Nie zawsze też można zagwarantować spowolnienie procesu infekcji, bo znamy przypadki pełnego zarażenia w ciągu jedynie 5 minut. Po osiągnięciu przez infekcję poziomu pełnego, oznaki życiowe ofiary zanikną na 3 minuty, po czym powrócą, zachodząc w tempie od 2 do 3 razy szybszym niż zwyczajnie. Tkanka bliznowata zacznie się powiększać i losowo przemieszczać po ciele zarażonego. Występują różne mutacje, wyrastają dodatkowe kończyny, a głowa może się wydłużyć lub rozszerzyć. Ofiara zatraca całkowicie oznaki człowieczeństwa. Niektórzy zarażeni dotykiem SCP-610 przestaną się poruszać i zapuszczą swoiste korzenie w jednym miejscu. Mięsista powłoka osoby zacznie się wtedy rozprzestrzeniać na pobliskie obiekty i je pochłaniać. To swego rodzaju mięsiste hosty, które pochłaniają wszystko dookoła i umożliwiają rozprzestrzenianie się zarazy drogą powietrzną. Obserwacja życia zainfekowanych członków SCP-610 jest niemożliwa dla pracowników fundacji, bo zarażeni będą aktywnie i agresywnie usiłować zainfekować każdego w pobliżu, rozprzestrzeniając śmierć najdalej, jak to tylko możliwe. Ze względu na duży problem z wyplenieniem mięsa i prędkie rozprzestrzenianie się zarazy, obiektowi temu nadano klasę Keter, oznaczającą anomalię niezwykle trudne w zabezpieczeniu. Serdeczne dzięki dla dzisiejszego sponsora materiału, czyli gry Escape from Site-19. Gry, w której wraz ze swoimi znajomymi wspólnymi siłami stawicie czoła przerażającemu wyłomowi przechowawczemu w placówce 19 Fundacji SCP. Będziecie musieli stawić czoła nie tylko wyzwaniom fizycznym, ale również mentalnym, które albo was zbliżą, albo jeszcze bardziej podzielą. To nie jest gra dla osób o słabych nerwach. Spotkacie tam wiele ze swoich ulubionych obiektów, może także znienawidzonych, wiele postaci, które przyjdą wam na pomoc. Wcielicie się w jedną z, wydaje mi się, że ponad 20 już nawet postaci z różnych organizacji w świecie Fundacji SCP, a niedawno wyszedł kolejny dodatek do tej gry z motywem szczęścia, z motywem SCP-7000. Zaraz sobie je otworzę i z chęcią podzielę się z wami, co jest w środku. Tak zwany unboxing. O, cudnie. W tym zestawie znajdują się 2 Ketery, czyli 2 najcięższe zadania, 4 Euklidy i 1 Taumiel. I wydaje mi
mi się, że tym taumielem jest SCP-3000 Anantarzesza. Nie wiem, czy to spoiler, na który mogę sobie pozwolić, ale będziecie mieli w grze ogromnego węgorza. Dokładnie tak, jeżeli chcecie, zerknijcie sobie na tą przepiękną kartę SCP-3000 w całej swojej okazałości. Jeżeli jesteście tak bardzo jak ja zainteresowani, zahypowani tą grą, to niedługo na kanale może pojawi się kolejny gameplay z tej gry, bo o ile pamiętam, ostatni wam się bardzo podobał i tym razem muszę się trochę bardziej przygotować, ogarnąć sobie jakąś lepszą kamerę, lepsze światło i mam nadzieję, że spodoba wam się on równie bardzo, co ja. Co mi, przepraszam, nie co mi, co ja. No chyba, że ja. No nieważne, wracamy do materiału. Mimo to, fundacji udało się wysłać parę eksploracji na zagrodzony teren poddany infekcji i odkrycia dzięki temu dokonane rzucają nowe światło na bezmózgie zombie, za jakie dotychczas uważano ofiary SCP-610. Pierwszy log eksploracji został dokonany z pomocą małego drona z kamerą. Wjechał on na teren zwany punktem A, czyli niedużą wioskę zasymilowaną przez zarazę. Kamera robocika ukazała wiele ciekawych zachowań osób zarażonych przez 610. Zdawały się one mimo wszystko zachować jakąś część człowieczeństwa, imitując ludzkie zachowania. Parę z nich ustawiło się wokół starej studni, trzymając się za ręce, tworząc przedziwny krąg, a inny w opuszczonym domu nakrył do stołu i zaczął karmić innych zarażonych własnym mięsem. Transmisja robota kończy się w momencie, w którym ciekawska zarażona 12-letnia dziewczynka podnosi go i rozwiera swoją paszczę, połykając łazik w całości. Co oznacza, że zarażeni w swój patologiczny i niezrozumiały dla nas sposób nadal tworzą społeczności i wykonują czynności pozornie naznaczone ludzką codziennością. To jest temat, do którego wrócę w późniejszej części tego filmu, w części poświęconej gatunkowi body horror i dziełach reprezentujących go. Warto jednak tutaj zwrócić uwagę na ten właśnie motyw. Czym jest świadomość i ludzkość dla nas, a dla tych istot? Dlaczego tak naprawdę boimy się mięsa i co próbuje nam przekazać ta historia? To była pierwsza bezzałogowa ekspedycja fundacji na teren zarażony SCP-610. Druga składała się już z ludzi, członków personelu klasy D, trzech więźniów, którzy byli zainfekowani po ataku i tak czekała ich śmierć. Więc fundacja klasycznie wykorzystała ich ten jeden ostatni raz, aby zwiedzili pobliską wioskę, oznaczoną jako punkt C. Otrzymali oni racje żywnościowe, benzynę, flary i pistolety, gdyby doszło do sytuacji wymagającej samoobrony. Ich głównym celem była obserwacja zarażonej wsi. W miarę ich zbliżania się do celu pojawia się zauważalny wzrost temperatury, ostatecznie sięgając 32 stopnie Celsjusza. Przypominam, akcja dzieje się na Syberii. Całość wsi otaczały oddalone od siebie na około 5 metrów słupy, stworzone ze zlepionych ze sobą zarażonych. Masy mięsa o nienaturalnych otworach wentylacyjnych, wydalających ciepło na zewnątrz. Jeden z członków klasy D w trakcie podróży ulega transformacji i musi zostać poddany terminacji przez jego kompanów. Rozprzestrzenianie się tkanki bliznowatej trwa jednak nawet po śmierci ciała. W centrum wsi pozostała dwójka napotyka ogromną kulę zawieszoną na mięsnych podporach ponad studnią. Wypełniona jest ona organami ludzi we wczesnych stadiach infekcji, jak również dużą liczbą ofiar dawno już zarażonych. Wśród nich pobliska fauna, zmutowane jelenie i niedźwiedzie. Klasa D decyduje o zalaniu benzyną tego okropieństwa i spaleniu go. Wydarzenia gwałtownie eskalują, gdy flara dotyka powierzchni kulistej masy. Z nieznanego źródła dobiega ryk, jakby wiele ładunków o wysokiej wydajności zostało zdetonowanych na zboczu górskim, ale jednocześnie jak ryk dużego dzikiego zwierzęcia. Ryk ten słyszalny był nawet w centrum dowodzenia, jak gdyby cała masa mięsna, na którą składały się zarażone struktury, wieże, kula i pobliskie wsie, krzyczała z bólu. Kula eksploduje, posyłając drugiego członka klasy D ku natychmiastowej śmierci. Ostatni ocalały chwilę potem również ginie. Jego kamera w ostatnich momentach życia uchwyciła widok latającego mięsnego humanoida, porywającego go w dal. W ciągu 3 sekund od tego wydarzenia nieznany byt wchodzi na sprzęt nagrywający, niszcząc go. Fundacja ewidentnie zdenerwowała mięsny hive mind, jeszcze do niedawna uznawany za zwykłą zarazę, teraz jednak stając się przerażającym przeciwnikiem. Mimo stresu i pełnej gotowości przez następne 24 godziny, w zarażonych obszarach i centrum dowodzenia nie odnotowano żadnego incydentu spowodowanego tym wydarzeniem. Trzecia eksploracja działa się mniej więcej w tym samym momencie co druga, jednak na terenie punktu A. Po wysadzeniu mięsnej kuli, część znajdujących się w wiosce nieruchomych zarażonych obumarła.
Inni zaś ruszyli nagle w stronę jednego z pobliskich budynków. Okazało się, że jego podłoga zawaliła się, odkrywając przeogromny lej. Wszystkie zarażone istoty, które nie zdążyły na czas wskoczyć do dziury, obumarły, stając się uschniętymi skorupami. Dziura we wsi zdawała się być pozornie bez dna. A po paru godzinach badań przez ubranych w kombinezony hazmat badaczy fundacji, z jej środka wystrzeliła masa zarodników SCP-610 i wielu zarażonych. Część z nich była w stanie latać, wszyscy jednak zdawali się być podatni na ogień. Dwóch badaczy zostało zrzuconych do dziury i zginęło. Reszcie udało się wycofać. Następnym krokiem w działaniach fundacji było zbadanie dziury i, jak się okazało, całej sieci tuneli pod wioskami. W tym momencie dyskutowano już powoli na temat tego, czy nie lepszą opcją byłoby całkowite zbombardowanie terenu zarażonego przez mięso. Czwarta eksploracja odbyła się z użyciem drona i udowodniła istnienie sieci mięsistych tuneli pod ziemią. Na głębokości 250 metrów widać już dno i całkowicie zarażone rozgałęzienia labiryntu. Ich mięsista struktura zostaje raz na jakiś czas muśnięta wirnikami drona, jednak wszelkie zadane obrażenia goją się w przeciągu paru sekund. Przemierzając jeden z tuneli, maszyna natrafia na zawieszonego w powietrzu, przechwyconego przez mięsiste macki jelenia. 100 metrów dalej znajduje bieżący strumień wody z jednej z sąsiednich rzek. Również zarażony jest SCP-610. Wlatując z tunelu, widok z kamery rozpościera się na górską wioskę zbudowaną całkowicie z mięsa, zwaną dalej punktem B. Nie stwierdzono tam życia ani naturalnego, ani powiązanego ze SCP-610. Dron powraca do tunelu, jednak zostaje zaskoczony przez mutanta przypominającego ogromną głowę z oczodołami i ustami wypełnionymi jedynie mięsistą tkanką. Tu sygnał urywa się. Fundacja zdecydowała się wysłać kolejną załogową ekspedycję na zainfekowany teren, tym razem w głąb tunelu w punktu A, celem określenia faktycznego rozmiaru zarazy SCP-610. Fakt, że punkt A i C został zniszczony przez spalenie mięsistej kuli, dał fundacji nadzieję na zatrzymanie rozprzestrzeniania się zarazy. Jednak odkrycie podziemnego labiryntu prędko te nadzieje zabiły. Wysłano do nich 5 drużyn agentów. Dwie z nich składały się z badaczy, a 3 z uzbrojonych w miotacze ognia żołnierzy. Bazę operacyjną rozstawiono przy rozstaju 3 dróg obok bieżącego strumienia wody. Żołnierze wyruszyli w stronę potencjalnego źródła zarazy. Przez prawie 20 km drogi nie napotkali żadnego zagrożenia. Ściany pokrywała coraz grubsza warstwa tkanki mięsnej, co sugerowało zbliżanie się do jakiegoś centrum działań SCP-610. Po 20 kilometrach grupa natarcie rozbiła obóz i poprosiła centrum dowodzenia o przysłanie im powozu transportowego, aby ułatwić powrót przy braku racji żywnościowych. Po dotarciu na miejsce, powóz i żołnierze zostali jednak znienacka zaatakowani przez dużą grupę zarażonych, nie przypominających żadnego żywego stworzenia, najpewniej stworzonych przez źródło SCP-610 celem jego ochrony. Kilku członków zespołu, chroniąc powóz, zostało porwanych przez nurt podziemnej rzeki i utracono z nimi kontakt. Po jakimś czasie udało się go odzyskać i ich historia opisana jest w ekspedycji szóstej. Po zakończeniu walki zostało jedynie 3 członków grupy ogniowej, z czego tylko jeden z nich miał faktyczny sprzęt do zwalczania SCP-610. Misja jednak się nie zakończyła i grupa wyruszyła naprzód. Po wielu godzinach i następnych zasadzkach zarażonych, ekipa dotarła do punktu B, opuszczonej wioski. O wiele bardziej prymitywnej niż punkty A i C, jednak tym, co wyróżniało ją od wcześniej zniszczonych punktów, był kościół ze sprawną wieżą zegarową. Wszystkie budynki w wiosce otoczone były upłynnioną formą krwistej zarazy, której żołnierze za wszelką cenę starają się unikać. Po dotarciu do kościoła, będącego w większości w ruinie, agenci zmuszeni są schować się, gdy zaczyna bić dzwon. Rozpoczyna się przedziwny rytuał. Do kościoła wchodzi z pozoru zwyczajny człowiek, zapalający po kolei wszystkie świece w budynku, budząc przy tym istoty przymocowane do sufitu. Do sufitu przymocowane były bowiem kokony z ludźmi, niezarażonymi ofiarami, krzyczącymi z bólu, gdy istoty SCP-610 zaczęły wlewać się do budynku i w trakcie tej przedziwnej mszy zaczęły karmić się ich ciałami. Niektórzy nadgorliwi wierni wyrywali z kokonów zbyt dużo mięsa ofiar, doprowadzając ich do mrożącej krew w żyłach agonii. Po zakończeniu rytuału agenci próbowali uciec z powrotem do powozu transportowego, jednak żaden z nich nie uszedł z życiem.
Jeden został porwany przez przeogromną mackę wychodzącą z ziemi. Inni zostali zaskoczeni przez tego samego mężczyznę, który rozpoczął rytuał w kościele, władającego ogromnym sierpem. Tu kończy się eksploracja piąta. Teraz przyszedłby czas na eksplorację szóstą, ale autor, Neko Chris, nigdy jej nie napisał. Zamiast tego miał w planach przeprowadzenie sesji RPG na czacie tekstowym, aby opowiedzieć resztę historii zaginionych agentów w trakcie misji o nazwie Operacja Punkt Źródłowy. Nie wiemy więc tak naprawdę, co stało się z SCP-610 i gdzie było jego centrum, jego źródło. W ramach uhonorowania woli Neko Chrisa jednak chciałbym was serdecznie zaprosić na moją autorską sesję RPG za tydzień w sobotę na Discordzie dla osób wspierających kanał. Na dniach przeprowadzę rekrutację i w sobotę na żywo na YouTubie dokończymy sobie historię SCP-610, korzystając tylko z naszej wyobraźni, rzutów kostką i moich chorych pomysłów na torturowanie graczy, czyli was. Tak więc zachęcam do kliknięcia tego niebieskiego przyciska wspierania i dołączenia do naszego Discorda, na którym zaraz rozpocznie się rekrutacja do sesji RPG Mięsa, które nienawidzi. I tak naprawdę tu kończy się raport SCP-610, jednak szerzej patrząc, to dopiero początek mitologii, która w następnych latach została spisana przez autora zwanego jako Metaphysician. Mięso, które nienawidzi, stało się bazą sarkicyzmu, kultów sarkickich, czyli kultów wysławiających i manipulujących swoimi ciałami na obrzydliwe sposoby. Sam wirus SCP-610 używany był w ich mitologii przez ich przywódcę, wielkiego karcystę Iona, jako zabójczą broń biologiczną, czerwoną śmierć, i najpewniej przez tegoż przywódcę został on stworzony wieki temu. Mężczyzna odprawiający mszę celem nakarmienia zarażonych SCP-610 mógł być jednym z karcystów bądź pomniejszych kapłanów sarkickich albo ich szczególnej odmiany, protosarkitów, rezydujących w odludnych, zimnych, górskich terenach, praktykujących najstarsze rytuały sarkickie. W tym momencie warto sobie też jednak zadać pytanie, o czym tak naprawdę jest SCP-610 i czy ma to dla nas tak naprawdę znaczenie? Nagranie filmu krótkometrażowego o SCP-610 albo jakimkolwiek temacie związanym z sarkicyzmem od razu klasyfikowałby go jako body horror. Według Stephena Kinga mamy trzy poziomy horroru, trzy typy strachu. Gross out, horror i terror, albo w innym uproszczeniu obrzydzenie, zaskoczenie i lęk. W tym wypadku body horror zdecydowanie pada do kategorii obrzydzenia, serwując widzom rozrywkę poprzez ukazywanie wszelkich obrzydliwości związanych z cielesnością. Hektolitry krwi, odcięte głowy, flaki i gumowe potwory. Gatunek ten jednak zdaje się mówić nam o wiele więcej o kondycji ludzkiej, niż z pozoru byśmy się spodziewali. Klasyka gatunku. Powstałe w 1982 roku coś Carpentera wykorzystuje body horror jako narzędzie do przekazania historii o braku zaufania i konfrontacji z nieznanym. Lovecraft ubierał swoją ksenofobię w opowiadania i nazywał kosmicznym horrorem. Carpenter zaś pokazał nam, jak brak zaufania człowieka do samego siebie można idealnie ukazać w filmie. Body horror w gruncie rzeczy to często studium człowieczeństwa. Stosunkowo nowy twór, Kiseiju, Pasożyt, to znowuż seria dotykająca, tak jak w The Thing, historię obcego bytu, zastępującego i naśladującego ludzi. Nie podnosi on jednak kwestii braku zaufania ludzkości do samej siebie, a pyta nas, czy pasożyt, który wygląda jak człowiek i zachowuje się jak człowiek, może naprawdę stać się człowiekiem. Czy mięsne monstrum, tak obce i straszne dla nas, może faktycznie pokochać drugiego człowieka i czy symbioza z nieznanym jest dla nas możliwa? Z drugiej strony mamy Davida Cronenberga, który w swoim filmie Mucha z 1986 pokazuje zgoła inne podejście i inną symbolikę mięsa i body horroru. Degradację człowieczeństwa przez jej rozwój. Widzimy, jak zgubna potrafi być ludzka pycha i jak każdy z nas tworzy swoją własną wieżę Babel, nieuchronnie doprowadzając do egzekucji. Tutaj mięso nadal konfrontowane jest z człowieczeństwem, jednak nie jest jego wyróżnieniem i celebrowaniem, a jego utratą. Spod ręki tego samego reżysera 3 lata wcześniej wyszedł film Videodrom, z którego pochodzi intro tego materiału. Videodrom traktuje o wpływie mediów na ludzką wrażliwość i psychikę, ponownie używając body horroru jako metaforę degradacji człowieczeństwa, ponownie z własnego wyboru, jednak tym razem nie winiąc pychy poszczególnej zbyt ambitnej jednostki, a całego systemu mediów, rynku i społeczeństwa. Społeczeństwo rozwija się chcąc coraz więcej bodźców, oglądając coraz to bardziej drastyczne materiały, aż w końcu kończy się to na filmach snuff i graniu w Manhunta nieironicznie, mówiąc, że to najlepsza gra na świecie.
więc niżej upaść nie można. Każdy z tych filmów i seriali, z wyjątkiem Muchy, traktuje o jakiejś chorobie albo o czymś, czym da się zarazić. Body horror od zarania dziejów nierozłączny jest z motywem zarazy. Nic bowiem nie przeraża bardziej niż faktyczne ryzyko padnięcia ofiarą tego mięsnego potwora, który upodabnia się do ludzi. I tu wchodzi na scenę mięso, które nienawidzi. Wydaje mi się, że SCP-610, mimo braku skonkretyzowanego przekazu, najbliżej jest właśnie do wideodromu. A w zasadzie jest ono syntezą gatunku, mimo tak powierzchownego jego dotknięcia. Mięso, które nienawidzi, i cały nurt sarkicyzmu są ewidentnie inspirowane wieloma dziełami body horror. Wskazują na fascynację człowieka obrzydzeniem i tym, że ciało, mięso, może być naszym największym wrogiem i strachem. Jednocześnie mamy tu historię tworzenia nowego, prymitywnego społeczeństwa. Historię transcendencji człowieczeństwa na nową płaszczyznę. Coś, z czym zdecydowanie zgodziłby się każdy proto- i neosarkista. SCP-610 pozornie naśladują ludzkie działania i zdolne są do tworzenia bardzo prymitywnych społeczności. Mięso, które nienawidzi, może też jest więc historią podświadomego strachu człowieka przed samym sobą, a może przed wersją samego siebie, na którą nikt nie chciałby sobie pozwolić. W porównaniu do innych kultowych skipów, SCP-610 nie posiada aż tak dużo opowieści bazowanych na niej. Najpewniej właśnie ze względu na to, że to jedynie część i wstęp do całej grupy kultów sarkickich. Mięso, które nienawidzi, bardziej traktowane jest jako broń sarkistów i siłę natury niż zwykły obiekt, na przykład w SCP-2217. Jest to anomalia będąca plażą należącą do kościoła zepsutego boga, na której tworzone są artefakty tego kultu i dzięki nim zwalczają rozprzestrzeniającą się czerwoną śmierć. Najpopularniejszym chyba opowiadaniem związanym ze SCP-610 jest jednak The Flesh That Mates, a to ze względu na jego bardzo kontrowersyjny tytuł i niecenzuralną zawartość. Przełożenie tego na polski nie jest aż tak zabawne, bo zamiast mięso, które nienawidzi, brzmiałoby to mięso, które spółkuje. Jest to opowieść autorstwa doktora Kleffa, w bardzo poetycki sposób opisując kopulację narratora i mięsnej masy, w odrażający sposób dotykając każdego szczegółu zbliżenia. Niektórzy uznają to za jeden wielki mem, dla mnie jednak to naprawdę dobrze napisana historia kontrastująca romans z horrorem, poetyckość z wulgarnością i poprzez body horror pokazująca, jak na powierzchnię wynurzają się nasze prymitywne instynkty. To historia tego, jak człowiek przemienia się i staje się jednością z SCP-610. Mamy też takie opowiadania jak Bitwa o Bajkał, albo Enansisi Gniti Trewe, sorry, nie umiem tego przeczytać. W jednej z nich ginie bóstwo sarkistów i SCP-610 przestaje istnieć, a w drugim wręcz przeciwnie, czytamy o tym, jak świat funkcjonowałby, gdyby został cały zarażony mięsem. Ale to wszystko historie na inny wieczór, bo świat internetu, podobnych creepy historii i fundacji SCP jest jeszcze naprawdę większy niż wam się wydaje. Jeśli spodobał ci się ten materiał, zostaw pod nim pozytywną ocenę i komentarz, co sądzisz o tych pseudointelektualnych dywagacjach. A jeśli jesteś tutaj nowy, zostaw subskrypcję, bo oboje przecież wiemy, że jeszcze tutaj wrócisz. A jeśli chcesz naprawdę okazać swoją wdzięczność, to zachęcam do dołączenia do wspierających, dzięki czemu dostaniesz możliwość uczestniczenia w sesji RPG, o której mówiłem trochę wcześniej w filmie. A dodatkowo możecie się flexować oglądaniem filmów 24 godziny przed ich normalnym wypuszczeniem. Ja jestem Pio, to było Mięso, które nienawidzi. Do zobaczenia. Kiedyś.